Dzień dobry, witam serdecznie Państwa na konferencji poświęconej funkcjonowaniu służby zdrowia w Polsce przed jedną z najbardziej zadłużonych placówek w Polsce, przed Grudziąckim Szpitalem. Ja chciałbym przede wszystkim powitać gości dzisiejszego spotkania, tak, w osobie przede wszystkim przewodniczącego, sekretarza generalnego Lewicy Marcina Kulaska, posła na Sejm Rzeczypospolitej. Chciałbym powitać posłankę, panią Beatę Maciejewską. Witamy serdecznie. Kolejnym przedstawicielem parlamentu z Lewicy jest poseł Janusz Czerniak. Poseł Janusz... Jacek Czerniak, przepraszam. Syn Janusza. Ja chciałbym też powiedzieć, że przede wszystkim dzisiaj obecność posła Jacka Czerniaka nie jest tutaj przypadkowa, ponieważ on jest posłem z województwa lubelskiego, a na liście 10 najbardziej zadłużonych szpitali w Polsce na oczywiście koniec kwartału 2022 roku, no bo później te dane przez ministerstwo przestały być publikowane, są 3 szpitale, między innymi onkologia z województwa lubelskiego. I zadłużenie tych szpitali to kwota na tamten okres 800 milionów złotych. Kolejnym przedstawicielem parlamentu jest poseł Wiesław Busz. Poseł Wiesław Busz jest wieloletnim radnym miasta Rzeszowa. Dzisiaj jest posłem i też jest nie przez przypadek, ponieważ 2 szpitale kliniczne w Rzeszowie są zadłużone na 400 milionów złotych. To jest pierwsza dziesiątka. Mamy przedstawicieli z trzech województw, gdzie 6 szpitali z tych 10 jest zadłużona na taką, a nie inną kwotę. Szanowni Państwo, żebym nie przedłużał, chciałbym przede wszystkim oddać w tym momencie głos gospodarzowi naszego miasta, panu Maciejowi Glamowskiemu, prezydentowi. W tej chwili toczenie. Panie prezydencie, proszę bardzo. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Bardzo serdecznie witam jako gospodarz miejsca parlamentarzystów. Spotykamy się nieprzypadkowo przed naszym szpitalem, bowiem właśnie parlamentarzyści, o czym wielokrotnie mówiłem, są władni podejmować systemowe decyzje dotyczące służby zdrowia. Cieszę się też z tego powodu, że mamy dzisiaj parlamentarzystów Lewicy. Zawsze mówiłem o tym, że problemy służby zdrowia, problemy naszego szpitala trzeba rozwiązać ponad podziałami politycznymi. I stąd rozmawiam z każdą opcją, z każdym parlamentarzystami różnych partii. Nasz szpital jest szpitalem, w którym koncentrują się wszystkie problemy systemowe ochrony zdrowia. Otóż zadłużenie polskich szpitali, w tym zadłużenie naszego szpitala, wynika w dużym stopniu z niedoszacowania procedur medycznych i ich złej wyceny. O tym wielokrotnie mówiliśmy, że wyceny procedur, które są stosowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, nie odpowiadają kosztom rzeczywistym. I to jest pierwsza rzecz, o której dzisiaj mówiliśmy na naszym porannym spotkaniu. Druga bardzo ważna sprawa to jest kwestia finansowania infrastruktury medycznej. Wiadomo, że taka infrastruktura szybko się dekapitalizuje. Wiemy, że sprzęt medyczny trzeba wymieniać bardzo szybko. Postęp w medycynie jest bardzo, bardzo intensywny. Właściwie po 5 latach trzeba zmieniać podstawowe sprzęty, które jeszcze kilka lat temu wydawało nam się, że są bardzo nowoczesne. To wymaga też uporządkowania, to wymaga też takich rozwiązań systemowych. Kolejny bardzo ważny problem to problem kadry. To jest nie tylko problem naszego szpitala, Państwo doskonale wiecie, z jakimi problemami kadrowymi się borykamy na co dzień, ale to jest też problem całej Polski. Wiele jest doniesień prasowych, które mówią o tym, że w różnych zakątkach naszego kraju zamyka się taki oddział czy inny oddział właśnie z braku kadry medycznej.
to także wymaga rozwiązań systemowych. I w przypadku naszego szpitala, to też wielokrotnie o tym mówiłem, jest to placówka wyjątkowa. Placówka, która jest doskonałą placówką medyczną, która jest placówką strategiczną z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Pokazaliśmy to w przypadku pandemii. Także kiedy byliśmy szpitalem jednoimiennym. Także dziś, kiedy toczy się wojna w Ukrainie, wiemy, że takie placówki jak te stanowią istotne aktywo, jeżeli chodzi o zabezpieczenie medyczne. Ale to, że państwo musi takimi aktywami dysponować, to jest, myślę, że dla wszystkich dzisiaj oczywiste. Ale też trzeba stworzyć systemowy sposób finansowania tego typu aktywów, chociażby czy to z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, czy MSWiA. Nie może być tak, że za zabezpieczenie takiej części, dużej części tego regionu medycznej, to jest ponad 500 000 osób, spoczywa tylko i wyłącznie na barkach samorządu. A więc jest dużo kwestii systemowych, które myślę, że właśnie trzeba o tym głośno mówić, trzeba z tymi postulatami, te postulaty kierować właśnie w stronę parlamentarzystów, tak, aby przygotować stosowne rozwiązania prawne i je jak najszybciej wdrożyć, bo to, że służba zdrowia w Polsce jest w zapaści, to myślę, że nie trzeba nikogo przekonywać. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa witam w Grudziądzu i bardzo dziękuję za tą dzisiejszą wizytę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja poproszę teraz o zabranie głosu posła na Sejm Marcina Kulaska, naszego lidera. Dzień dobry. Szanowni Państwo, za czym przejdziemy do rozmowy na temat szpitala w Grudziądzu, ale w ogóle systemowych rozwiązań dotyczących systemu zdrowia, to chciałbym Państwu zakomunikować, skąd my się tu dzisiaj wzięliśmy jako Lewicy. Klub parlamentarny Lewicy jest od półtora roku w trasie. W trasie najpierw Bezpieczna Rodzina. Od wakacji rozmawialiśmy na temat panującej drożyzny, sytuacji, którą mamy w gospodarce, inflacji, na temat programu, jaki Lewica ma na te rozwiązania. Dziś jeździmy z projektem pod tytułem Bezpieczny Senior, głównym ustawą dotyczącą renty wdowiej, projekt ustawy obywatelskiej, którą złożyliśmy, ponad 200 tysięcy podpisów. Dzisiaj województwo kujawsko-pomorskie, Grudziądz w tym gronie, który został przedstawiony, Bydgoszcz, Toruń, posłowie klubu parlamentarnego Lewica rozjeżdżają się po całym województwie, Chełmno, Świecie. Tam będą spotkania z mieszkańcami, które robimy, otwarte spotkania, nie oddzielamy się barierkami, rozmawiamy o wszystkich nurtujących problemach Polek i Polaków. W Grudziądzu spotkanie, dzięki uprzejmości pana dyrektora i pana prezydenta, spotkanie właśnie w szpitalu, będziemy rozmawiać z kierownictwem szpitala, z samorządowcami, z panem prezydentem na temat systemowych właśnie rozwiązań na oddłużenie szpitala. Lewica ma prostą drogę, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Przede wszystkim zawsze od samego początku mówiliśmy, że jesteśmy przeciwni prywatyzacji i komercjalizacji szpitali. Co do rozwiązań systemowych, chcemy właśnie na ten temat porozmawiać, będzie stąd to spotkanie. Przypomnę też, bo dostaliśmy jako Lewica za to mocno po głowie, Lewica wpisała również pieniądze na szpitale w tych upragnionych pieniądzach, o których wspominamy, czyli pieniądzach KPO, na które czekamy, a które rząd Zjednoczonej Prawicy nie jest w stanie sprowadzić do naszego kraju. Inne kraje Europy, Unii Europejskiej już te pieniądze wykorzystują, otrzymały, a my nadal przez wojnę między panem Ziobro a panem Morawieckim tych pieniędzy nie ma, a tam są zapisane pieniądze między innymi na szpitale powiatowe, miejskie, właśnie się tam znajdują określone te pieniądze. O samych rzeczach związanych z dzisiejszym spotkaniem tutaj w Grudziądzu powiedzą moje koleżanki z klubu parlamentarnego Lewicy, koleżanka Beata Maciejewska i koleżanka Paulina Piechna-Więckiewicz. Oddaję głos. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że jesteśmy w Grudziądzu. Bardzo dziękuję panu prezydentowi, panu dyrektorowi, naczelnej pani pielęgniarce, która jest tutaj także z nami, radnym Lewicy. Jesteśmy tutaj w Grudziądzu także dlatego, żeby powiedzieć, że Lewica ma rozwiązania.
Lewica ma rozwiązania od bardzo długiego czasu i Lewica ma rozwiązania systemowe. Jesteśmy ugrupowaniem, które mówi o tym, że nie można zostawiać nikogo w tyle, które jest za tym, żeby ludzie żyli godnie, także poprzez na przykład 500+, czy innego rodzaju wsparcie indywidualne obywateli i obywatelek Polski, ale dla nas bardzo istotne jest to, żeby państwo dostarczało wysokiej jakości usługi publiczne. I zawsze o tym mówimy. Państwo nie może powodować tego, że emeryt czy emerytka dostaje pieniądze w 13 czy 14 emeryturze, a następnie się zastanawia, czy ma je wydać na bardzo drogie leki, czy ma opłacić bardzo drogie ogrzewanie. Czy ma iść do lekarza, bo nie może się dostać na przykład do lekarza w normalnej publicznej służbie zdrowia, czy ma wydać te pieniądze, które dostaje dodatkowo na prywatną służbę zdrowia. Tak dzisiaj państwo funkcjonuje, że PiS tak naprawdę stara się przekupić społeczeństwo różnego rodzaju daninami. Ludziom one pomagają, ale ludzie je wydają bardzo często na to, czego państwo nie dostarcza. Na dodatkową edukację dla swoich dzieci, na dodatkowego lekarza, na dodatkowy samochód, którym trzeba gdzieś dojechać, bo nie można dojechać transportem publicznym. I tak naprawdę to jest rolowanie ludzi, to jest rodzaj rolowania różnego rodzaju długów. Państwo ma długi wobec obywateli w postaci infrastruktury publicznej, publicznych usług i to po prostu cały czas roluje, a ludziom zapycha kieszenie pieniędzmi, które mają służyć temu, żeby PiS został wybrany w następnych wyborach. Jesteśmy przeciwnikami takiego podejścia, jesteśmy przeciwnikami rzucania obietnic wyborczych tuż przed wyborami, jak to robi prezes Kaczyński. Chociażby jedna prosta rzecz, bezpłatne leki. Ja przypomnę państwu, że 2 lata temu Lewica złożyła projekt leków za 5 zł. 2 lata temu i przez 2 lata ten projekt leży w zamrażalce sejmowej. A dzisiaj prezes Kaczyński wychodzi i mówi, że leki będą bezpłatne. To jak to jest? Chce bezpłatnych leków? Chce, żeby ludzie mogli się leczyć? Czy chce po prostu karmić ludzi kiełbasą wyborczą? Naszym zdaniem to jest po prostu tylko kwestia kiełbasy wyborczej. Ale to, czego się PiS dzisiaj nie dotyka, to są kwestie zadłużania takich jak tego typu placówka. I my jako Lewica musimy stanąć do tego obowiązku, który mamy właśnie przed publicznymi usługami i ludźmi, którzy pracują w tych usługach publicznych, żeby po wyborach zwycięskich, mam nadzieję, rozmawiać o tym, żeby rozwiązać systemowo sprawę zadłużenia szpitali. To nie może tak wyglądać dłużej. My musimy po prostu rozwiązać systemowo ten problem i wprowadzić takie rozwiązania, które pozwolą ludziom, dyrektorowi szpitala, paniom, które pracują jako, czy panom, ale głównie są to kobiety jako pielęgniarki, czuć, że po prostu funkcjonują w państwie, które je wspiera, które one mogą wspierać i gdzie to wszystko normalnie działa. Jest przykład, o którym będzie mówiła moja koleżanka, dyrektorka naszego biura, wiceprzewodnicząca Lewicy, jak to dzisiaj działa na przykład jeśli chodzi o kwestie zdrowia psychicznego, bo to jest też bardzo dosadny przykład. Oddaję głos mojej koleżance Paulinie Kuchniewskiej. Bardzo dziękuję wiceprzewodniczącej Klubu Parlamentarnego Lewicy Beacie Maciejewskiej za gajenie tematu. Ja przyjechałam do państwa trochę po drodze już teraz z Bolesławca i Łodzi, gdzie odbyły się zainicjowane przeze mnie lokalne okrągłe stoły wokół zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Szanowni Państwo, w lutym tego roku Klub Parlamentarny Lewicy, moje koleżanki posłanki, moi koledzy posłowie również brali udział w tej inicjatywie, zorganizował okrągły stół wokół zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Pierwszą taką inicjatywę, która skupiła wokół siebie ekspertów, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, zawodów medycznych, psychologów, psychoterapeutów, pielęgniarki, położne, ale też nauczycieli, dlatego że szkoła jest bardzo ważną częścią tego systemu, w którym o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży musimy walczyć. A stało się to dlatego, że na pewno państwo wiecie, że 2022 rok zapisał się czarnymi zgłoskami w historii Polski, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. 150 ofiar.
150, tak się o tym niestety mówi, używa się takiego terminu, skutecznych prób samobójczych. Najmłodsze dziecko, które podjęło próbę samobójczą w zeszłym roku, miało lat 7. To jest palący problem. Ten rok nie zapowiada się niestety lepiej. Oczywiście do tego dochodzi ta ciągła dyskusja też o przemocy wobec dzieci i młodzieży. Temat również nierozwiązany, który łączy się z profilaktyką również dotyczącą zdrowia psychicznego i młodzieży. My w czerwcu będziemy zbierać wszystkie konkluzje z lokalnych stołów, pracują zespoły. Poprosiliśmy pana premiera Morawieckiego, żeby stworzył interdyscyplinarny zespół złożony z ekspertów z trzech ministerstw. Ministerstwa odpowiadającego za politykę społeczną, za edukację i za ochronę zdrowia. Niestety nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi przedstawiciela Ministerstwa Edukacji, słynnego ministra Czarnka oraz ministra zdrowia, w przeciwieństwie do wielu wspaniałych ludzi, którzy ratują polskie dzieci na co dzień. Takich ludzi jak tutaj również w szpitalu w Grudziądzu nie pojawili się ani nikt z Ministerstwa Edukacji, ani Ministerstwa Zdrowia. Bardzo serdecznie w imieniu tych wszystkich młodych Państwu pragnę tutaj podziękować za to, jak bardzo przejmujecie się losem młodych ludzi. Optymistyczne jest to, że działamy wspólnie z wieloma organizacjami. I również tutaj w Grudziądzu, tutaj Mateusz Orzechowski, również jeden z młodych liderów Młodej Lewicy, naszej młodzieżówki, ale też organizujący, ten właśnie tutaj, chodź stań obok mnie, organizujący ten lokalny stół, który odbędzie się w Grudziądzu w poniedziałek. I który również będzie dotyczył zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Przed nami jeszcze co najmniej kilkanaście takich okrągłych stołów w Polsce, między innymi w Białymstoku, w Zielonej Górze, w Poznaniu w tę sobotę. Także ten temat dla Lewicy jest bardzo istotny. Ja tylko bym poprosiła jeszcze Mateusza, żeby przypomniał Państwu, o której godzinie, gdzie i jak można się zgłosić. Tak, serdecznie zapraszam Państwa na Kujawsko-Pomorski Okrągły Stół wokół zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, który odbędzie się w restauracji Loft na pierwszym piętrze 22 maja o godzinie 11.